Suwalski Aquapark otrzymał fakturę za energię elektryczną zużytą w pierwszym kwartale tego roku. Jest ona trzykrotnie wyższa od tej z analogicznego okresu roku ubiegłego. Miasto szuka rozwiązań, które uniezależnią Suwałki od państwowych gigantów energetycznych. Jak już informowaliśmy kilka dni temu, dwie suwalskie spółki, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Park Naukowo-Technologiczny, podpisały umowy z lokalnym producentem energii elektrycznej, Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej. PEC jest wytwórcą energii elektrycznej. W skali roku wytwarza tej energii elektrycznej tyle, ile jesteśmy w stanie, że pokryjemy zapotrzebowanie wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych, łącznie z oświetleniem ulicznym. Ceny oferowane przez PEC są znacząco niższe od tych, które dzisiaj widnieją na fakturach otrzymywanych od państwowego dystrybutora i wiele wskazuje na to, że ta miejska spółka może stać się w niedalekiej przyszłości podstawowym dostawcą energii elektrycznej dla ratusza i jego jednostek organizacyjnych. Od kilku miesięcy już dostarcza prąd do zespołu szkół technicznych i spisuje się bez zarzutu. Teraz krąg jego odbiorców rośnie. Te umowy, które podpisał teraz z PEC-em PEWiK, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji i Park Naukowo-Technologiczny, będą korzystne dla tych dwóch naszych spółek i dla PEC-u też. Za 3 lata podaż prądu wytworzonego w Suwałkach ma szansę jeszcze się zwiększyć, ponieważ planowana jest tutaj budowa spalarni odpadów, która prócz energii cieplnej wytwarzać będzie również energię elektryczną. Miastu do uniezależnienia się od państwowych gigantów brakować będzie tylko własnej sieci dystrybucyjnej, ale nie można wykluczyć, że i po takie rozwiązanie Suwałki sięgną. Jest ono praktykowane w Ostrowie Wielkopolskim.